Już po raz 15 w Białymstoku odbył się Marsz Żywej Pamięci Polskiego Sybiru. Co roku na tę uroczystość przyjeżdżają Sybiracy ze wszystkich stron świata. Tegorocznemu wydarzeniu towarzyszyło hasło Koniec wojny, nowe zniewolenie. Obchodzimy bowiem w roku bieżącym dwie bardzo ważne rocznice. 70. rocznica zakończenia II wojny światowej, w której zginęło 63 miliony ludzi. W tym 6 milionów Polaków. Polska jako czwarta armia świata walczyła na wszystkich frontach świata. W walkach uczestniczyło ponad 500 tysięcy żołnierzy. I druga rocznica, 75. rocznica pierwszej, drugiej i trzeciej masowych deportacji Polaków na Sybir. Koniec wojny nie oznaczał Sybirakom końca cierpień i przebywania w miejscach, w warunkach zesłania. Pozostali tam jeszcze ponad rok. W marszu uczestniczyli również parlamentarzyści, samorządowcy, przedstawiciele duchowieństwa, harcerze oraz młodzież ze szkół w całej Polsce. Specjalnie na to wydarzenie do Białegostoku przyjechała pani Anna Maria Anders, córka generała Władysława Andersa. Jestem dzisiaj tak wzruszona. Ja jestem w Białymstoku już od 2 dni, bo byłam z wizytą w szkole imienia generała Andersa. Wczoraj byłam ze Sybirakami w pałacu, w muzeum. Dostałam nawet oznaczenie o Związku Sybiraków. Sercem ja jestem z nimi 100%. Ja się ciągle uczę, te zdjęcia, jak ja widzę, spotykam się z ludźmi, którzy mnie trzymają za rękę. Pokazywali mi zdjęcia, pani jedna pokazała, to bo ja jako mała dziewczynka. Ja nie mam słów, naprawdę nie mam słów i uważam, że powinno się pamięć o tym kultywować, żeby naprawdę, żeby to się nigdy w życiu, nigdzie nie powtórzyło. Sybiracy podkreślają, że marsz łączy wszystkich podobnymi wspomnieniami. Jesteśmy z Białorusi, z miasta na Grudzińszczyźnie, z miasta Lida. No przecież co rok przyjeżdżamy tutaj, ale tutaj jesteśmy jak wspólnota razem z Grodno też. Центральний відділ називається Гродно. В Лізі коло Сибіраків. Чим є для вас удіал в таким маршу Сибіру? Це як пам'ять для тих полеглих, які не вручилися з Сибіри, з всіх тих сторон. Так і холд віддати їм за те, що вони терпіли. Змогли люди зараз, внуки, і всі ножі, вони зараз. Z wspomnieniami tymi. Przyjechałam z Gdańska, ale jestem białostoczanką, proszę pani. Tutaj mieszkałam dłuższy czas, a tak się stało w życiu, że teraz mieszkam tam. Tam studiowały dzieci i tam należę do Związku Sybiraków. W koło nasze liczy około 107 w tej chwili członków. No i przyjeżdżam, bo tutaj mnie ciągnie moje przeżycia tutaj, proszę pani, moje młode lata. No i wspomnienia, proszę pani, pobytu na Syberii, to ludzi wiąże i dlatego taki tłum ludzi każdego roku przyjeżdża. Przy pomniku katyńskim przedstawiciele poszczególnych delegacji złożyli wspólny wieniec i ustawili znicze. Później uczestnicy marszu przeszli do kościoła pod wezwaniem Ducha Świętego, gdzie odbyła się msza święta oraz uroczystości przy pomniku nieznanego Sybiraka. Prawdopodobnie na Stadionie Miejskim w Białymstoku odbędzie się finał finałów Narodowych Biegów Olimpijskich, czyli pierwszy międzynarodowy bieg Dnia Olimpijskiego. Trwają już przygotowania zmierzające do organizacji tego wydarzenia.
Inicjatorzy pomysłu, czyli przedstawiciele Podlaskiej Rady Olimpijskiej, władze województwa, prezydent Białegostoku oraz prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego podpisali list intencyjny zawierający obietnicę wsparcia tego światowego wydarzenia. Takiego biegu jeszcze nie było, ani na świecie, ani w Europie, że zorganizujemy po tym udanym biegu olimpijskim, zorganizujemy bieg finałów biegów narodowych olimpijskich w Europie, a być może również i na świecie. I zrodziła się taka idea, żeby w ciągu tych kilku lat po prostu dojrzeć do roli gospodarza. My żeśmy tutaj długo rozmawiali z naszymi władzami, z panem marszałkiem, panem prezydentem, z panem wojewodą, ażeby podjąć się takiego wyzwania. Ja wcześniej już mówiłem w wielu środowiskach, że Igrzyska Olimpijskie w Polsce mogą być za 20, może 30 lat. Natomiast mini igrzyska w postaci biegania mogą się odbyć w ciągu 2 lat i to w roku 2017, o który zresztą występujemy. W biegu mieliby wziąć udział przedstawiciele 50 krajów. My ze swej strony tę inicjatywę wspieramy, tak jak samorząd województwa wspiera szereg inicjatyw na rzecz sportu promujące zdrowy tryb życia. Nieprzypadkowo znajdujemy się na stadionie miejskim. Chcemy pokazać, że Białystok ma rozwiniętą, przynajmniej w pewnej części, infrastrukturę sportową, ale jeżeli już, to jest to infrastruktura rzeczywiście bardzo na wysokim poziomie. Chwalimy się swoim stadionem miejskim, oczywiście promujemy się poprzez sport, poprzez Jagiellonię, z tym, że ludzie mają różne zainteresowania i coraz więcej właśnie naszych białostoczan biega, bierze udział w biegach, no półmaratonach, które się u nas już cyklicznie odbywają. Chwalimy się osiągnięciami naszych sportowców, chociażby ostatnio brązowym medalem na Mistrzostwach Świata pana Nowickiego, którego niedawno miałem okazję gościć. Także duży ładunek promocyjny. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Andrzej Kraśnicki podkreślił, że brakuje w Polsce międzynarodowych akcentów w ruchu olimpijskim, stąd każde wydarzenie, które ma zasięg wykraczający poza granice kraju, jest niezwykle ważne. Ta inicjatywa, sądzę, że będzie niezwykle pozytywnie przyjęta przez moich kolegów, bo ja jestem tylko prezesem, ale mamy zarząd, mamy prezydium, nie mam wątpliwości, znamy się już wiele lat, że myślą podobnie jak ja, że będzie przez nas wszystkich poparta. Honorowy patronat nad wydarzeniem miałby sprawować Międzynarodowy Komitet Olimpijski.